A dzisiaj omówimy sobie przestrzeń, nazw oraz jak dołączyć bibliotekę do naszego programu. Zapraszam! Przestrzeń nazw jest obecna w wielu językach. Za chwilę wam pokażę jak można wykorzystać ją w PHP. A jeżeli jeszcze nie używaliście jej to małe wyjaśnienie. Przestrzeń nazw jest to specjalny mechanizm który pozwala jakby kapsułkować pewne elementy kapsułkować czyli wydzielać otaczać pewną nazwą dzięki której mogę się do tych elementów dobrać. A bez której to te elementy no, są niedostępne. Tutaj ważna cecha takiego kapsułkowania, nadawania tej nazwy dla takiej sztucznej przestrzeni. Jak sobie kapsułkę wyobrazicie, to ona ma w środku jakąś przestrzeń, właśnie w ramach tej przestrzeni będą egzystować te elementy. I wewnątrz tej przestrzeni elementy nie mogą powielać swoich nazw. Mówię tu na przykład o funkcjach czy klasach, czy jakichś stałych. Nie dotyczy to zmiennych, zmiennych, nie da się kapsułkować, co zresztą za chwilę pokażę. Ale. W drugiej kapsułce, czyli w jakiejś innej przestrzeni, te nazwy już mogą się powtarzać, co też za chwileczkę zobaczycie. Mówiąc krótko, dzięki wykorzystaniu przestrzeni nazw mogę powielać nazwy dla funkcji czy klas, ale w ramach jednej przestrzeni nazw nie mogę tego uczynić. No więc popatrzcie po kolei, jak to działa. Tutaj w tych dwóch linijkach dołączam sobie dwa pliki, które zawierają definicję przestrzeni nazw, czyli tam właśnie kapsułkują pewne elementy. Za chwilę je sobie zobaczymy, omówimy. A sama tutaj instrukcja require też ją na chwilę zostawiamy. W drugiej części tego odcinka o tym dołączaniu bibliotek sobie dokładnie opowiemy. Także na razie te dwie linijki są, abyśmy mogli te przestrzenie nazw tam sobie obczaić, ale ignorujemy chwilowo. Tak, no, zaraz je wyjaśnimy. No i teraz przejdźmy do tego pliku, w którym jesteśmy, w którym właśnie wszystko, co zdefiniuję, tak naprawdę znajduje się w takiej pierwszej podstawowej kapsułce, czyli po prostu przestrzeni globalnej, która to przestrzeń globalna jest oznaczona odwrotnym ukośnikiem, ale mogę pomijać ten odwrotny ukośnik. Zresztą za chwilę w przykładach zobaczycie o co chodzi. Zatem znajdujemy się w przestrzeni globalnej, w której zdefiniuję sobie takie dwa oto elementy. Mam tu definicję jakiejś stałej, stałą nazwałem x i przypisałem jej wartość 3 od tego momentu. Samo x coś znaczy, jest to po prostu trójka. A tutaj mamy funkcję małe x, która tylko coś tam wyświetla, mianowicie informację, że jest to funkcja z aktualnej przestrzeni, w której się znajduje w tym pliku 004 PHP, który ma tą przestrzeń globalną. Nie muszę w pliku definiować przestrzeni globalnej, mogę sobie jakąś inną tam przestrzeń stworzyć, i wtedy to będzie taka, właśnie moja nazwana kapsułka. A ta nienazwana kapsułka domyślna to jest właśnie ta przestrzeń taka globalna. Pokażę Wam teraz te dwa pliki. Co się w nich znajduje, zwróćcie tylko uwagę. Pierwszy znajduje się w podkatalogu NCAPS NS1 i nazywa się FPHP, drugi NCAPS NS2, i też jest to plik FPHP. Zobaczmy po kolei. Co w nich jest. W pierwszym pliku, tym ze przestrzeni, którą sobie tutaj nazwałem NS1, używając słowa kluczowego NameSpace. Otóż wszystko, co znajduje się teraz między tym nawiasem klamerkowym, a tym można potraktować właśnie taką, taką kapsułkę, czyli ujmuję pewne rzeczy, które za chwilę tu zdefiniuję w środku w kapsułkę, w przestrzeń nazw NS1. I co tu mam? Popatrzcie, mam funkcję X znowu identyczna funkcja. Jak przed chwilą widzieliśmy to tutaj, tylko że ta była w przestrzeni globalnej, tego mojego pierwotnego pliku, tego głównego nazwijmy to, od którego zacznę wykonywanie kodu. Ale ten plik będzie dołączony do tamtego, i to już na samym początku, zatem cała ta kapsułka, cała ta przestrzeń nazw NS1 wraz z zawartością zostanie tam jakby też wklejona. I tu mamy nie redefinicję funkcji X, tylko zupełnie. Inną funkcję w innej kapsułce po prostu nazwa się powtarza. Normalnie w tej samej przestrzeni nie mógłbym tego zrobić, tu mogę. No i tu wyświetlam jakąś informację, co to za plik. Uruchomiłem i że jest to funkcja X z NS o tu właśnie maleńki błąd z NS1. Ok z NS1. Następnie definiuję sobie stałą. Zwróćcie uwagę, że żeby zdefiniować stałą w tej przestrzeni, to tutaj w nazwie muszę tę przestrzeń po prostu tak nazwać NS1. I tutaj daje jej wartość 1 jako napis. Nie jest to zresztą istotne. I właśnie umieściłem tu również zmienną. Ale jak za chwilę zobaczycie, mimo że ta zmienna insight, która ma setkę, jest w przestrzeni NS1, czyli teoretycznie znajduje się w tej kapsułce, za chwilę zobaczycie, że ona i tak będzie w przestrzeni globalnej. Nie będzie w przestrzeni NS1. Będzie w przestrzeni globalnej. Dlatego to kapsułkowanie jakby omija sobie zmienne. Okay. Tu jeszcze informacja. Jeżeli mam taką definicję, tutaj z kapsułką, o, zobaczcie, tu jest ta klamerka początkowa, tu jest ta klamerka końcowa, wszystko w środku to jest w tej przestrzeni. Gdybym zamiast takich klamerek po prostu tutaj zrobił średnik i nie używał tych klamerek, to i tak cała zawartość pod tym poleceniem namespace ns1 średnik byłaby i tak. W tej przestrzeni. Także można to tak jakby zamiennie zastosować. Dlaczego jednak tutaj użyłem, po co w ogóle jest to rozróżnienie? Tu użyłem klamerek, ale mogę też nie używać klamerek. W takim przypadku, gdy mam tylko jedną przestrzeń nazw, tak jak tu właśnie w tym pliku, mógłbym to zrobić o w ten sposób. Średnik i zignorować te nawiasy. I tak po prostu zostawić. Ale zobaczmy drugi plik pod katalogu NS2, który jest bardzo podobny, wręcz bliźniaczo podobny. Tutaj mam tylko inną przestrzeń i jeszcze w tym samym pliku definiuję następną przestrzeń. Zatem jeżeli bym tutaj użył tego średnika, to już bym mógł tylko tę jedną przestrzeń tutaj jakby zdefiniować. W ten sposób wyraźnie mam dwie kapsułki w tym pliku zdefiniowane z tą przestrzenią nazw. Pierwsza przestrzeń nazw NS2, druga NS3 i znowu tu definiuję funkcję X i tutaj definiuję funkcję x i do tego pliku jeszcze za chwilę wrócimy tu definiuję jakąś stałą ns2x czyli znowu mam stałą o nazwie x ale jest w innej przestrzeni nazw i jeszcze tu sobie definiuję klasę kompletnie nic w niej nie ma o klasach jeszcze będzie ale chcę pokazać że klasa też da się zakapsułkować zatem jakaś pusta nic nieznacząca klasa tutaj jeszcze w tej drugiej przestrzeni ns3 oprócz zwykłego napisu wyświetlam jeszcze a no właśnie wyświetlam x stałą, która znajdowała się w ns1, czyli w tym wcześniejszym pliku. Zatem, żeby tam ten ns1 sobie pobrać, to tutaj muszę wykorzystać jakby taką ścieżkę kolejnych przestrzeni. Weź sobie tutaj Globalną przestrzeń, i wejdź do przestrzeni NS1. I dopiero tam będziesz miał stałą X, z której skorzystamy. Zresztą za chwilę to wszystko będzie widać. Gdybym sobie zrobił coś takiego, jak tu jest w komentarzu, tak, te ICO, ECO NS1 łamane na X, ale bez od tego tutaj pierwszego odwrotnego ukośnika, miałbym informację, że, że tutaj nie mogę znaleźć takiej zmiennej. Zatem, no właśnie, kiedy jesteśmy już w przestrzeni globalnej. Nie musimy używać tych odwrotnych ukośników, ale jeżeli jesteśmy w jakiejś innej przestrzeni, chcemy się odwołać do jakiejś przestrzeni z innej kapsułki i tak dalej, to musimy właśnie ten odwrotny ukośnik zastosować. Zresztą za chwilę po kolei będziemy analizowali, co tu się dzieje. No więc zobaczmy. Tu podefiniowałem do tej pory wszystko, tak? Czyli tu zdefiniowałem stałą x i funkcję x w tej przestrzeni globalnej, a w kolejnych dwóch plikach mam dokładnie zdefiniowane też. Stałe x i funkcję x. Tylko każda ma swoją jakąś tą przestrzeń. I teraz, jak to wszystko teraz wywoływać, jak to wszystko używać? Zobaczcie. Pierwsza rzecz. Z przestrzeni ns1 wywołuję funkcję x. I mam tutaj komunikat. Oto funkcja x z ns1, czyli uruchomiłem plik FPHP. Ale właśnie ten, który tutaj jest w tym miejscu, czyli ta funkcja została wywołana, która jest w kapsułce NS1 w tej przestrzeni. Żeby wywołać dalej funkcję X, taka sama nazwa, ale właśnie z innej kapsułki, no to mogę podać nazwę tej kolejnej kapsułki, NS2. I mogę też podać NS3, to mam te kolejne informacje. Oto są te trzy wywołania, gdzie NS3 jest przestrzenią zdefiniowaną w tym drugim pliku. Zaraz po tamtej NS2. Nie ma problemu, mogą być te dwie przestrzenie w jednym pliku zdefiniowane. Za każdym razem funkcja X. No i tutaj moja własna funkcja X z tej globalnej przestrzeni, o dokładnie ta. I tutaj widzimy, że ona się nam wyświetla. O to jest. E, o to miejsce. To jest to miejsce. X z aktualnej przestrzeni pliku 004 PHP. I tutaj zobaczcie, właśnie domyślnie. Użyłem dokładnie tej samej funkcji, ale z jawnie podaną przestrzenią nazw, czyli z tą kreseczką. Czyli tak jakbym wychodził, gdybyśmy myśleli trochę tutaj w kategoriach katalogów, to tak jakby to był ten katalog główny, taki nie, w którym y, jesteśmy. Zatem i to, i to to jest wywołanie dokładnie tej samej funkcji X, a nie funkcji X z tych trzech zdefiniowanych przestrzeni. Ominąłem tu jeszcze taką jedną linijkę, i to jest linijka, która znajduje się tutaj. Y, Namespace ns3, funkcja x wywołana, i ona tutaj ma. O zobaczcie, właśnie ta linijka odwołuje się do stałej z przestrzeni ns1 do stałej x. I tutaj właśnie muszę już tak jawnie te ukośniki podać. Jak sobie przejdziemy do tej przestrzeni ns1, o właśnie tutaj, to zobaczcie, tu jest zdefiniowana ta stała w tej przestrzeni ns1. Kośnik odwrotny x, i ona jest jedynką. I właśnie tu ta właśnie stała została wyświetlona. A przywołałem ją z wnętrza funkcji x w przestrzeni ns3. Jak trochę mętlik, to na spokojnie przeglądnijcie sobie ten kod. Będzie źródło pliku na GitHubie. Powolna analiza, spokojna linia po linii. Na pewno ułoży wam w głowie, jak to wszystko się układa. To nie jest wcale skomplikowane. No to dokończmy tu jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie. Tutaj tworzę sobie obiekt klasy. Tej klasy, co tam nic w niej nie było, ale właśnie podaję najpierw przestrzeń NS2 i dopiero nazwę mojej klasy, którą tam miałem Empty Class. No i w ten sposób widzimy, że zakapsułkowałem też klasy. O klasach będzie spokojnie. I jeszcze tylko użycie. O, właśnie. Jedna stała, druga stała, trzecia stała, przy czym ta stała jest z obecnej przestrzeni globalnej. Tamte są z dwóch NS1, NS2, i tutaj te trzy stałe o w zasadzie takiej samej nazwie X, ale mające różne wartości, bo znajdujące się w różnych przestrzeniach nazw, są to tu użyte. I tu dowód, że mimo iż var inside był zobaczcie zdefiniowany w NS1 nie potrzebuje tutaj wchodzić do NS1B tej zmiennej tam wcale nie ma. Ona jest w przestrzeni globalnej. Mogę ją wyświetlić i to jest ta setka tutaj. Tak Ona tu była zdefiniowana jako setka, ta zmienna, ale widzicie używam jej tak jakby była w przestrzeni globalnej. po prostu. Zakapsułkowanie zmiennej nie da rady. Taka wije się jak węgorz i ucieka z tej kapsułki. Ale funkcja klasa stała. Daje radę. No to teraz o tym dołączaniu bibliotek, czyli druga część. Dołączanie bibliotek ma cztery instrukcje, które to czynią. Include, Require, Include Once, Require Once. Wszystkie bardzo podobne, drobne niuanse, drobne różnice. Uwaga. Include, jak coś dołącza i jest problem. To tylko wywali warning, program wykona się dalej. Require natomiast, jeżeli coś tam jest nie tak przy tym dołączaniu biblioteki, wywali błąd krytyczny, program się nie wykona, czyli musi się udać to dołączanie. Przy include, include nie musi się dodać, ok? No i teraz jeszcze te wersje z podkreśnik once z tym dopiskiem. Otóż bardzo prosto, łatwo się domyślić, jeżeli już coś było raz inkludnięte, to include once zapewni mi yy, to, że się drugi raz nie dołączy biblioteka, żeby nie następowała jakaś na przykład redefinicja czy coś takiego, zresztą PHP na to nie pozwala. Zatem prawdopodobnie, jeśli chcemy tak mieć stuprocentową pewność, że czegoś nie dublujemy i że na pewno dobrze się dołączyło, to prawdopodobnie require ones będzie najczęściej wykorzystywane. Co wcale nie oznacza, że ono jest jakieś najlepsze. To po prostu zależy, co chcemy uzyskać, co chcemy zbudować. No i tu mam kilka przykładów, które nam zobrazują, jak to wszystko działa. Na razie wszystkie są w komentarzu, żeby nie przeszkadzały. A teraz popatrzmy, po kolei będziemy to odpalać. Próbujemy dołączyć plik, którego nie ma, ale metodą include, czyli jeśli nie kłamałem. To wykonają się tylko jakieś warningi tutaj. No i się wykonały. Ok? Nic tu takiego nie znalazłem. Krzyczy, co ty mi tutaj próbujesz za kity wcisnąć. Ale mimo to program wykonał ostatnią instrukcję, czyli jakiś tam napis wyświetlił się, czyli nie zatrzymał się nasz program. No dobrze, gdyby to samo zrobić za pomocą require, jedziemy. Uwaga, mamy fatal error. Taki radosny błąd fatalny. Nie wykona się już żadna instrukcja, require się nie udało. Zatem, jaki z tego wniosek? Bardzo ważny, nie kłamałem. I tutaj prosty dowód, iż include próbuje nieustannie dołączyć za każdym razem, gdy mu coś każe, a więc w tej sytuacji jakaś tutaj biblioteka, którą dołączam, będzie niestety redeklarowała funkcje, które się w niej znajdują. Zatem, o właśnie, takie include niestety Próbują za każdym razem dołączyć już wcześniej dołączoną bibliotekę, zatem mamy problem. Oczywiście Require zrobi dokładnie to samo, czyli, jeżeli takie coś ruchomie, mam dokładnie ten sam fatalny błąd. No i tutaj w takiej sytuacji musimy skorzystać z Require Once. Popatrzcie, tutaj mam require once i require once, znowu dwa razy to samo, ale tym razem nie będzie żadnego błędu, ponieważ ten require już pilnuje, czy przypadkiem takiej biblioteki nie dodałem. Jeżeli tak, po prostu jest to ignorowane, tak jakbym tego w ogóle tutaj nie napisał. Bardzo przydatna sprawa, unikamy właśnie tego błędu ponownego dołączania biblioteki. A no i jeszcze tutaj to samo z includem, oczywiście jeżeli użyję include once też wszystko wykona się bez żadnego problemu. A w tej linijce widzicie, że to dołączanie bibliotek za pomocą raz require, raz include, ewentualnie odwrotnie, nie stanowi problemu. To znaczy tak jakby mimo że tu użyłem require once Include ones sprawdza nie tylko wcześniejsze inkludy ale i te wcześniejsze require y. także też nie ma tutaj problemu. Tutaj po uruchomieniu widzimy żadnego konfliktu żadnego redeklarowania funkcji. No i na koniec sprawdźmy że rzeczywiście udało się dołączyć jakąś bibliotekę jeszcze raz uruchamiamy tym razem po dodaniu biblioteki wykorzystuje istniejącą zdefiniowaną w niej funkcję własną Browse która tu wyświetla po kolei elementy z tejże tablicy. 1 2 3 4 5 i słówko koniec. Zatem spokojnie dołączyliśmy tę bibliotekę. Uwaga do jakiej przestrzeni. Ano do przestrzeni globalnej. Tak czyli do tej o, o tej takiej właśnie jak widzimy działa ale nie róbmy tego znaczka, jest zbędny. To jest właśnie przestrzeń globalna bez tego znaczka. Dzięki. Tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i zobaczenia, chociaż tak jednostronnie. Wy słyszycie, wy widzicie, ja nie. Trochę nieuczciwe. No ale. Cóż.